wszystkie jajka wyróżniają się tym, że są z wolnego wybiegu, czyli są klasy 1. I to można rozpoznać po tym, że jak się wącha skorupkę, to ona się wyróżnia tym, że ma pewien zapach i od razu to się rozpoznaje. Przez to jajko ma większe wartości odżywcze. Do tej pory mamy około 30 rodzajów jajek, w tym mamy 4 rodzaje, które są opatentowane, czyli są zupełnie inne niż zwykłe jajka i nie mają nic wspólnego ze zwykłymi jajkami. Na przykład jajka owsiane, one się wyróżniają tym, że normalnie wszystkie kury są karmione zwykłą paszą, a te owsem, że tu mają zupełnie inny smak niż zwykłe jajka. No właśnie, to są te jajka, proszę mi pokazać. Dokładnie. I one się właśnie wyróżniają tym, że po tym je pani zawsze rozpozna, żeby się pani nie pomyliła z żadnymi innymi jajkami, że one są zapakowane tak i one mają takie pieczątki. Mamy takie poczucie, że te jajka są w pewnym sensie gwarantowane, że to, co jest deklarowane, jest gwarantowane, czyli nie ma w nich, nie są modyfikowane, że są wolne od jakichś substancji niefajnych. W związku z tym fajne jest to też, że państwo bardzo pięknie eksponują te jajka i jest to trochę inaczej niż w tych takich tekturowych stosach. No i mamy zaufanie, rodzinna firma. Inne jajka to na przykład zielonuszki klasy 0, karmione organiczną paszą, która jest jeszcze inna niż zwykła organiczna pasza. Albo na przykład przepiórcze jajka i te przepiórki są karmione pokrzywami głównie, paszą, która polega na pokrzywach. Przecież one mają lepszy smak i są bardziej zdrowe. Smaczne są w każdym razie, nam smakują, dlatego je kupujemy. Jak ktokolwiek kupuje tutaj jajka, ma pewność, że jak je kupuje, to one mają nie więcej niż 6 dni. Czyli po rozbiciu jajko ma 3 warstwy. 2 warstwy białka, które są nad sobą, i trzecią warstwę to jest kuliste żółtko, które jest na samej górze. Jak mamy samochody na przykład, mamy Skodę i Rolls Royce'a i później jest Bugatti. I tak samo jest teraz w tych jajkach. Stworzyliśmy właśnie teraz Bugatti, czyli to, co najlepsze. Przyrządzamy dzieciom podchody wielkanocne na bazarze i jedną ze stacji, na której poprosimy o wydanie zadania dla dzieci, będzie właśnie stoisko tej firmy, najbardziej łatwe do identyfikacji. Ułożyliśmy na tym stoisku wierszyk. Jaja znaczeń niosą wiele, święci się je też w kościele, oznaczają nowe życie i smakują znakomicie. Pośród jajek są jajeczka, które zniosła przepióreczka. Kupcie tychże 2 tuziny na zdobienie dla rodziny. Jajka są bardzo wartościowym składnikiem naszej diety. I to takim składnikiem tradycyjnym, bo proszę zwrócić uwagę, że jajka są nieprzetworzone, czyli nie zawierają żadnych domieszek sztucznie dodawanych przez producentów. Dawniej uważaliśmy, że jajek nie powinno się jeść za dużo, ponieważ zawierają dużo cholesterolu. Dziś wiemy, że większość, 3/4 cholesterolu, jaki nasz organizm ma, pochodzi z endogennej syntezy i to, co dostarczamy w pożywieniu, ma znaczenie drugorzędne. W związku z czym szczególnie przed świętami, które się z jajkami kojarzą, namawiam Państwa, jedzmy jajka. To się zaczęło w ten sposób, że odwiedzałem Farmers Market w Los Angeles i zobaczyłem, jak można przenieść ten koncept Farmers Market, gdzie jest najświeższa żywność na całym świecie, w całej Kalifornii, do Polski. Mamy opatentowany system produkcji, przechowywania, opatentowaną paszę, która gwarantuje to, że smak jest znacznie lepszy. Firma Grotek Bracia, jakby opisać ją w jednym zdaniu, to jest efekt wiedzy i ekspertyzy największych ekspertów odnośnie żywienia. W tej chwili, jak restauracje chcą być zaopatrywane jajkami owsianymi czy jajkami z firmy Grotek Bracia, jest lista czekających. W tej chwili jest na tej liście około 10 restauracji. I dlatego, że nie byliśmy w stanie wyprodukować tak szybko, tak dużo jajek i popyt jest większy, niż możemy w tej chwili zaoferować ilość tych jajek. I też zwykli ludzie, warszawiacy. Tak, dokładnie. W sprzedaży detalicznej wygląda to tak, że sprzedaż tutaj się odbywa, w tym miejscu na Podhali Mirowskiej, w sklepie Grotek Bracia, to jest przy pierwszej hali. Jeżeli chodzi o jaja, to powinny być nie tylko świeże, ale pochodzące od zaufanego producenta, który gwarantuje, że karma, pasza, którą kury były skarmiane, nie zawiera żadnych toksycznych substancji. Podobno jest teoria, że szczęśliwa kura składa zdrowsze jajka.